Ogólnie Randonautica wyprowadziła nas w totalny las. Słyszysz to? Spalony. Kto jest spalony? Zrobił. Okej, okay. Randonautica, odcinek drugi. Widzimy was. Intencje to duch, komunikacja i kości. Tak, duch, komunikacja i kości. Wymyślone przez moją żonę. Chyba nie chcę, żebym wrócił do domu w całości. W ostatnim nagrywaniu sami sobie wymyśliliśmy i to było słabe. Ja, znaczy słabe, było mocne, tylko że było słabe dla nas psychicznie. Dokładnie. Pod tym, co się działo. A więc tak, generuję oczywiście pustkę. Void. Jestem ciekaw, co nam wygeneruje jakie miejsce. Po ostatnim wygenerowanym miejscu. Wiesz, że znowu nas wywoliło w pole. Siła 5.11. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Ludzie przyjeżdżały tutaj zwykłe opony, a nie żadne jakieś ataki czy inne cuda. Biłem. Ale może tej wody wcześniej nie było. Też możliwe. Kurwa, mój but bez protektorów. Co by? Woda byłaby tutaj z deszczu. Jeziorko. Dobra, Wojtek. Nawiguj. No nic, ta droga ich w prawo będzie. Ogólnie Randonautica wyprowadziła nas w totalny las. Auto musieliśmy zostawić z tyłu. Bo tutaj już byśmy nie przejechali. Za dużo błota, kolein. Ogólnie ciężkie warunki. Tak. Tu jest jeszcze but. Pole. Skąd my przejechaliśmy? Z tamtąd, potem kręciliśmy w lewo. Jak tutaj jechaliśmy. Gdzieś tu droga powinna być. Znaczy, no według tego, jak nas kierował wtedy GPS, to powinniśmy chyba pojechać jeszcze prosto i wtedy w prawo. Tylko, że te w prawo jest tutaj. Według GPS-u. Na te pole tu? Tutaj? To jest to pole. Musielibyśmy iść tam wzdłuż tego. Cały środek jebaniutkiego lasu. To jest w ogóle bardzo zły pomysł, żeby chodzić po lasach. Kurwa, teraz przy wszystkim dzika. Czemu? Bo nie umiem wchodzić na drzewa. Więc poprzedzieraliśmy się przez tą puszczę z drzew. Jeszcze nas dziki nie zeżarły. Ale jest tutaj głośno, słuchaj, że chodzą jakieś zwierzęta.
Nie jest to sympatyczne dla ucha. Nie tak jak w dzień. Bo w dzień jest tutaj pięknie, ale i dzisiaj. Po jednej stronie są stawy, po drugiej stronie płynie jakieś jezioro. Czy ja słyszę muzykę? Słyszysz to? No właśnie słyszę. To są małe dziki. Daj nam plus 10 decybeli. Jest ustawione wszystko. A cały czas tak nagrywasz? Nie. Druga niezłączona, więc teraz tu gdzieś. Ogólnie to jesteśmy w puszczy. Bez pustyni w puszczy. Nazwijmy to w puszczy. Intencja to były kości. Duch i komunikacja. Duch, komunikacja. Wiem, że nie wolno puszczyć zwierząt, ale nie chcę, żeby mnie te zwierzęta śpiące wybudzone ze snu nagle stratowały. Gorzej, jak trafimy na lochę. No. Nagrywamy plus 10 decybeli. Możesz zmniejszyć. Więcej gdzieś w tym miejscu byłby środek radiusa czy tego punktu wygenerowanego. Co usłyszałeś? Jedzenie mówić nie mogę. Biblia. Oszukiwanie. A też o śpiewaniu nawet gadaliśmy. Mhm. Chwilę coś leci z drzew, nie? Tam coś wisi. Tam gdzie teraz świeca. Co, wysłało nas do worka? Na śmieci. Staw. 4. Kurwa, wystarczy się. To jest to, co widzieliśmy z tamtej strony, Pytek. Kto jest spalony? Związany z... Związany z...
to wygląda na kamerze? Ujdzie. Pochodzimy trochę tak dookoła, ale nie chciałbym być stratowany przez te dziki. Ty się na te dziki uparł? Nie wiem, no jest ich dużo w ostatnimi czasy. Czekaj, bytę. Nie ucichło. Kamerowa jest tutaj cicho. Już bardziej bagna wchodziła. Mhm. Potok płynie. To jest potok. To wszystko tutaj jest podmokłe. Worek. Jakiś worek. No i coraz bardziej podmokłe tereny już. Potem stąd nie wrócimy. Jeszcze raz. Skupmy się na tej intencji. Poczekaj, poczekaj. Się obrócę tylko. Kości, komunikacja, duch. W takim miejscu. Co ty myślisz? Nie wiem, czy moglibyśmy tu znaleźć jakieś kości, ewentualnie jakieś zwierzyny. No bo to jest niepowiedziane, że ludzkie. No. Duch, ciężko. Chociaż on wygląda na miejsce, gdzie mógłby ktoś utonąć na przykład, tak? No niby tak, no patrząc, że ktoś idąc tak jakby wrąbał się tam w takie mokradła, już by go wciągło, tak? No tak. Zwierzyna mogła go zeżreć. Zeżreć. Nabijam się z tym zeżarciem, no ale taka locha chroniąca młodych może poturbować i to dosyć srogo. Nie jest tak dziwnie, tak jak na poprzednim miejscu, ale jest nieprzyjemnie, no, czuć ten niepokój. To jest niepokój ze względu właśnie, że jesteśmy w środku zasranego lasu. I kto wie, co nas możemy... tutaj może zaskoczyć. Tak, dokładnie. Poniżej. Poniżej jest ten staw, Wojtek. Może skwara, zwłoki jakieś gdzieś wypłynęły. Myśmy to zejście minęli. Zrobił. To i co zrobił? Patrz, jakie to drzewo musi być stare, jak jest grube. No, jego mijaliśmy już, zwróciłem na niej uwagę.
15 lat na pewno. Jakich czasów musi pamiętać, nie? Trakty tędy mogły przebiegać, albo wcześniej mogło być pole. Nie wiem, ta dwójka tutaj nie chce współpracować. Aplikacja też się mało odzywa. Takie miejsce. Nie ciekawe, pewnie w dzień zrobiłoby na nas dużo większe wrażenie, bo było po prostu łatwo tutaj. No myśmy tędy szli właśnie. Tak, bo tam jest nawet samochód widoczny. Nie, nie mamy, bo cały czas pisze.